Witamy w serii naszych filmów, które pomogą Państwu najlepiej wykorzystać drukarkę etykiet Brother PTE550W i zastosować się do najnowszych regulacji dotyczących znakowania okablowania. Ten film pokaże Państwu, jak w prosty sposób połączyć urządzenie mobilne z drukarką przy użyciu funkcji Wireless Direct. Aplikację można pobrać z serwisów App Store lub Google Play, wpisując Mobile Cable Label Tool w wyszukiwarce. Następnie klikamy w ikonę Brother i instalujemy. Po pobraniu ikonka pojawi się na głównym ekranie wyświetlacza i aplikacja będzie gotowa do użycia. Teraz ustawimy drukarkę. Najpierw należy wcisnąć przycisk menu na drukarce i przy użyciu kursorów góra-dół wybrać opcję Połączenie bezprzewodowe LAN. Następnie należy wcisnąć przycisk OK i wybrać opcję Ustawienia sieci. Po wciśnięciu przycisku OK należy wybrać opcję Tryb bezpośredni. Następnie należy ponownie wcisnąć przycisk OK, by zobaczyć nazwę drukarki. Po kliknięciu OK pojawi się hasło Wi-Fi. Prosimy zapisać je, ponieważ będzie potrzebne przy urządzeniu mobilnym. Po wciśnięciu OK powrócą Państwo do głównego ekranu i zobaczą ikonę połączenia Wi-Fi. Jeśli nie jest widoczna, prosimy wcisnąć przycisk Wi-Fi, który znajduje się poniżej głównej klawiatury. Następnie w urządzeniu mobilnym należy wywołać opcję połączeń bezprzewodowych, wybrać nazwę drukarki, wpisać hasło i kliknąć opcję Połącz. Teraz uruchamiamy aplikację. Po przeczytaniu i zatwierdzeniu regulaminu urządzenie mobilne zacznie szukać drukarki poprzez połączenie z siecią Wi-Fi. Teraz mogą Państwo drukować etykiety bezprzewodowo ze swojego urządzenia mobilnego. Taśmy TZE dostępne są w wielu kolorach, rozmiarach i rodzajach. Wyróżniamy taśmy laminowane, taśmy o dużej przyczepności i elastyczności oraz rurki termokurczliwe. Zachęcamy do obejrzenia pozostałych filmów instruktażowych lub przeczytania instrukcji na opakowaniu.